Stres to jeden z czynników, moim zdaniem, najpopularniejszych, z którymi każdy z nas się dzisiaj spotyka. Powiemy sobie dzisiaj o skali 10 takich zjawisk, zdarzeń, które mogą nam się przytrafić, które często nam się przytrafiają, a które tak naprawdę na skali stresu są uznawane za te najtrudniejsze. Zatem zachęcam, zostań ze mną do samego końca. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i dzisiaj przedstawię Ci, tak jak już mówiłam, przedstawię Ci skalę stresu. Każdy z nas doświadcza tego stresu, każdy z nas stres doskonale zna. Stresujemy się, kiedy jesteśmy radośni, ale też stresujemy się, kiedy jest nam smutno, kiedy jest nam źle, kiedy doświadczamy trudnych zdarzeń w naszym życiu. Stres powoduje wiele chorób, stres wpływa na nasz nastrój, na nasze emocje, zatem może warto jest wiedzieć, jakie jest takie 10 podstawowych zdarzeń w naszym życiu, które mogą spowodować bardzo negatywny stres właśnie w naszym życiu, w naszym zachowaniu. W Stanach zostało przebadanych 5000 osób przez dwóch psychiatrów. Oni to właśnie stworzyli skalę stresu. Tym badanym osobom, tym 5000 osób, które badali, zaproponowali, żeby spośród 43 różnego rodzaju zdarzeń życiowych, żeby wyznaczyli 10 ich zdaniem najtrudniejszych. Mieli oni także za zadanie ułożyć te 10 zdarzeń, od zdarzenia najtrudniejszego, najbardziej stresującego, do tego najmniej stresującego. I właśnie dzisiaj przedstawię Ci te 10 najczęstszych i najtrudniejszych zdarzeń, jakie podały badane osoby właśnie podczas tego eksperymentu, tego badania. Zatem najbardziej stresujące zdarzenia według Holmesa i Reya to zdarzenia. Po pierwsze, śmierć małżonka. Bardzo wiele kobiet doświadczyło śmierci swojego małżonka. Ja nie jeden raz, pracując z osobami starszymi w różnego rodzaju placówkach, widziałam, jak niemalże odchodziły osoby jedna po drugiej. Kiedy zmarł mąż, żona tuż po właśnie śmierci małżonka także odchodziła. Była tak zestresowana, tak jej było trudno żyć, że po chwili właśnie ona także odchodziła. Zdarzenie drugie to rozwód. Rozwód, którego doświadcza coraz więcej małżeństw. Jest to moim zdaniem jakaś taka plaga naszych czasów. Bardzo wiele par nie może się ze sobą porozumieć, dogadać. No i właśnie dochodzi do czegoś bardzo, bardzo stresującego. Zobaczcie, na skali znajduje ona się na drugim miejscu. Sytuacja rozwodu jest tak bardzo stresująca, że właśnie znajduje się tuż po śmierci małżonka na skali stresu. Kolejne, trzecie stresujące wydarzenie, które może mieć bardzo negatywny wpływ na nasze życie, to wydarzenie separacji. Jak bardzo podobne ono jest do rozwodu. Także tutaj mamy w tej pierwszej trójce śmierć małżonka, rozwód i separacja. Kolejna sytuacja bardzo stresogenna to pobyt w więzieniu. Mam nadzieję, że zbyt wielu moich widzów nie doświadczyło tej oto sytuacji, no ale takie zdarzenia się dzieją i one są bardzo stresujące.
Kolejne trudne wydarzenie to śmierć bliskiej osoby z rodziny. Czyli już nie mówimy o współmałżonku, tylko mówimy o kimś bliskim. O bracie, siostrze, cioci, wujku, babci, o takiej najbliższej, o kuzynce, o najbliższej rodzinie. O rodzinie, z którą mieliśmy więzi, z którą mieliśmy kontakt. Kolejne trudne wydarzenie to doznanie różnego rodzaju urazów albo też ciężka, trudna choroba. Coraz częściej wśród moich znajomych, wśród osób, z którymi przebywam, słyszę o różnych trudnych chorobach. I właśnie tutaj jest kolejny taki sygnał dla nas. Jeżeli masz wokół siebie osobę, która właśnie choruje, która doświadczyła jakiegoś trudnego wydarzenia w swoim życiu, to może warto jest o nią jakoś tak szczególnie zadbać. Może warto jest ją odwiedzić, zadzwonić. To są proste, takie zwyczajne gesty, a które mogą zmienić tą sytuację bardzo stresogenną w troszkę ją po prostu złagodzić. Kolejne zdarzenie można by się było spodziewać po tych kilku negatywnych i rzeczywiście bardzo trudnych przeżyciach. Można by się było spodziewać, że kolejne trudne wydarzenie to coś bardzo negatywnego. Okazuje się jednak, że jest to ślub. Ślub, wydarzenie kojarzy nam się tak bardzo pozytywnie. Czekamy przecież na ślub. To jest takie wydarzenie, które jednoczy, łączy, które daje radość, a jednak poziom stresu na tym właśnie wydarzeniu jest bardzo, bardzo wysoki. Także też zadbajmy, jeżeli właśnie za chwilę odbędzie się nasz ślub, to zadbajmy, albo znamy kogoś właśnie, kto za chwilę ślub będzie miał, zadbajmy o to, żeby ta osoba przed ślubem miała taką możliwość się zrelaksowania, trochę odpuszczenia sobie. Może dlatego właśnie tuż po ślubie jest miesiąc miodowy. Może rzeczywiście potrzebujemy miesiąca, żeby dojść do siebie po tym wydarzeniu. Kolejne wydarzenie trudne to jest zwolnienie z pracy. To jest sytuacja bardzo trudna, bardzo stresogenna, bardzo źle na nas wpływająca. I dwie ostatnie sytuacje z tej dziesiątki to sytuacje, zależy jak patrzeć, pozytywne dla mnie, wy możecie mieć inne zdanie i zapraszam do tego, żeby zostawić komentarz, jeżeli myślisz inaczej. Ja uważam, że są to sytuacje pozytywne. Po pierwsze, pojednanie z małżonkiem. Wtedy, kiedy się godzimy, to jest sytuacja stresująca. Słuchajcie, może to niektórym otworzyć trochę oczy. Trudno jest nam przecież podejść do drugiej osoby, kiedy jesteśmy w jakimś konflikcie. Trudno jest nam pierwszym wyciągnąć rękę. Trudno jest nam przybliżyć się do tej osoby w takiej sytuacji, w której to myślimy sobie, że nie odpuszczę. Tym razem nie przebaczę. Przebaczenie, wyciągnięcie ręki, to właśnie pójście do przodu oznacza, że tak naprawdę narażamy się na stres. Ja oczywiście zachęcam do takiego stresu i oby więcej takich stresów w naszym życiu, no ale jednak jest to jakiś tam stres. I ostatnia z tej dziesiątki sytuacji najbardziej stresogennych to sytuacja przejścia na emeryturę. Widzowie, którzy mnie obserwują, którzy subskrybują mój kanał, jeżeli jesteś właśnie kimś takim, kto jeszcze nie subskrybuje, to oczywiście zachęcam do tego, żeby to zrobić. Widzowie, którzy subskrybują mój kanał, często już są na emeryturze. Są też takie osoby, które za chwilę właśnie przechodzą na emeryturę. I musimy mieć też świadomość, że przejście na emeryturę jest
bardzo stresogenne. Zobaczcie, zmienia się tak naprawdę nasze życie, zmieniają się nasze postawy społeczne, zmienia się krąg naszych znajomych, zmienia się krąg naszych aktywności, naszych zainteresowań. Tych zmiennych jest tak bardzo dużo, że właśnie emerytura znajduje się, właśnie jakby zamyka klamrą tą dziesiątkę najbardziej stresujących sytuacji. Zatem, jeżeli któraś z tych sytuacji, którą właśnie wymieniłam, znajduje się w Twoim życiu, albo jesteś gdzieś blisko tego jakiegoś wydarzenia, wiesz o tym, że coś może się wydarzyć, lub też przeżywa ktoś z bliskich właśnie chorobę, czy też Ty przeżywasz jakąś chorobę, warto jest zadbać o to, by powalczyć trochę ze stresem. Możemy powalczyć ze stresem na wiele sposobów. Takie najprostsze to jest po prostu znalezienie trochę czasu dla siebie, znalezienie i tak naprawdę znalezienie czasu na swoje hobby, znalezienie czasu na to, żeby spotkać się z przyjacielem, żeby porozmawiać z kimś życzliwym. To są takie najprostsze moim zdaniem sposoby na to, żeby stres trochę zminimalizować, trochę go zmniejszyć. No ale takim najlepszym moim zdaniem przykładem na to, jak walczyć ze stresem, to jest uśmiech. Włączmy sobie jakąś komedię, przeczytajmy śmieszną książkę, porozmawiajmy z kimś, z kim wiemy, że po tej rozmowie będziemy mieć trochę lepszy humor. Naprawdę zadbajmy o uśmiech. Uśmiech to sposób na młodość, często o tym mówię na moim kanale i naprawdę podpisuję się pod tym. Zatem zachęcam Cię już teraz do uśmiechu, zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. A jeżeli chcesz więcej, chcesz bardziej, chcesz ciekawiej spędzić swoje życie, chociażby na emeryturze, to zachęcam. W każdy poniedziałek 9:30 spotykamy się na takich spotkaniach trening umysłu. W każdą niedzielę znajdziesz na moim kanale jakiś ciekawy, mam nadzieję, film, który spowoduje, że Twoje życie się zmieni. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę Ci dobrego dnia z jak najmniejszą ilością stresu, z dużą dawką radości i uśmiechu. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin.